I uwaga. I konie ruszyły. Niezły start. Kto pójdzie tam na prowadzenie? Na razie nie widać chętnych, ale wygląda na to, że poszła Barakoa. Ona obejmuje prowadzenie. Na drugiej pozycji tam jest Mias, ale tam jest bardzo ciasno. Przy kanacie przeszła do przodu Narima w Budizin. Dalej tam jest Mias, wszystko lekko. Jest tam Sambor, dalej Mist. Stawkę zamykają Dakart oraz Dekret. Mają do pokonania jeszcze około 1200 metrów. Barakoa prowadzi umiarkowanym tempem, za nią Mias, dalej Narima w Budizin, po zewnętrznej Mist, w środku Sambor i z tyłu ciągle są dwa konie. To są Dakart oraz Dekret. Są już w połowie zakrętu. Barakoa nadal na pierwszej pozycji galopuje. Blisko niej Mias, tam przeszła lekko galopująca Mist do przodu. Jest na trzeciej pozycji. Tuż przy nich Narima w Budizin. Tam jest gęsto. Ostatni w tej chwili zdecydowanie Dakart. Na prostą wyprowadzi Barakoa i próbuje uciekać. Kto do niej doskoczy? Tam przy kanacie bardzo ładnie zyskał Dakart. Ale ciągle jeszcze Barakoa. Narima w Budizin atakuje i środkiem toru ruszył Sambor. Narima w Budizin w tej chwili jest pierwsza, ale przy wewnętrznej mocno atakuje ją Dakart. Natomiast od pola Sambor. Już Dakart z Samborem są na froncie. Przy kanacie Dakart. Dakart ucieka 50 metrów do słupa. Dakart galopuje lekko i wygra ten wyścig. Drugi będzie Sambor. Trzecia Narima w Budizin. Czwarta Mist. Pozostałe konie. Ostatni Mias.